Cześć, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Najdłuższa Podróż. Co tu się u nas dzieje ciekawego? No, zdobyliśmy podpis od Horacego Nebevajas. To jest kapitan Białego Smoka. Podpis kapitana Nebevaja. Nie mogę uwierzyć, że przeszłam przez to wszystko po to, żeby zdobyć zwykłe X. Mapa. No i... właśnie. Pustkowi dla człowieka na kołach. Kolejne mamy zlecenie dla człowieka na kołach. O nie, nie, tu nie duży statek, tylko do miasta. Nie, tu przystań tu. Leć April. Więc za chwilę, mam nadzieję, dowiemy się, gdzie właśnie tego Briana Westhouse'a możemy szukać, prawda? No bo mamy mu zanieść mapę. Dobrze, April już biegnie do miasta, a ja, korzystając tylko z okazji, to serdecznie zachęcę do zasubskrybowania tego kanału, kliknięcia tam dzwoneczka, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Wiecie, łapeczka w górę, fajny komentarz, mile widziany, a my już biegniemy na stragany. Jakoś tak się chyba rymuło. No dobra, zaraz tu pójdziemy do naszego pracodawcy. No pracodawca, jesteśmy chłopcem na posyłki. Proszę. No dobra, twoje następne zlecenie. Zanieś mapę człowiekowi na kołach. Chwileczkę, czy przypadkiem nie o niego pytałaś? Nie, to nie byłam ja. To był ktoś inny. Mógłbym wręcz przysiąc, no ale mniejsze z tym. Wiesz, jak dojść do domu człowieka na kołach? Zapomniałam. W takim razie ci wytłumaczę, tylko słuchaj uważnie, bo to dość skomplikowane. Postanowił zamieszkać w najmniej dostępnym miejscu w mieście, ale zdaje się, że miał swoje powody. Najpierw idź na zachód od targu, aż dojdziesz do małej apteczki zioła i olejki Misuła Kasapa. Tam skręcisz na północ w ulicę Południową. Prawda, że to się może pomylić. Po 10 minutach szybkiego marszu zobaczysz duży gaj. Upamiętnia tych, którzy zginęli w ostatniej wojnie z Tyrenami. No, bardzo dawno temu. Nie wiem, czemu akurat nam chcieli o tym przypominać. O, i tam skręcisz w lewo. Czyli na zachód? Nie, w lewo. W ten sposób znajdziesz się na południu, ale tym razem będzie to ulica Północna. Dzięki temu obejdziesz osiedla Dolmarów. Bardzo nieprzyjemna dzielnica. Kieruj się na południe przez około... A może to miało być na północ, czekaj. Na północ w ulicę Południową, na południe w ulicę Północną, czy na opak. Tak czy siak, przy alei Airy znajdziesz różany most. Musisz przez niego przejść. Jest tam jakaś rzeka? Nie, tylko most. Rzeka wyschła jakieś 500 lat temu. Nikt nie wie dlaczego. Kiedy przejdziesz przez most, znajdziesz się na zachodnich stokach Merkurii. I tam mieszka Westhouse. To znaczy człowiek na kołach. Oczywiście, że nie. Ale żeby do niego dojść, musisz przejść przez tę część Merkurii. Kieruj się na południe i uważaj na bydło, bo w tych okolicach te bestie mogą rzucać się na przechodniów. W końcu dojdziesz do dużego, okrągłego placu. Kiedyś, kiedy miasto było jeszcze cywilizowane, odbywały się tam egzekucje. Nazywa pan morderstwo cywilizacją? Lepsze to niż zamykanie ludzi w więzieniu. Każdy rozsądny człowiek ci to powie. Nie można ograniczać naszej wolności. Prawdziwy mężczyzna zamiast hańby więzienia wybierze honorową śmierć. No jasne, że też wcześniej o tym nie pomyślałam. Obejdź ten plac i skieruj się w stronę Tandak. A może to miało być Parkline? Tak, Parkline. Po około pół mili skręć w prawo przy oberży pod dziewiczym honorem. Znowu na północ? Nie, na zachód. Parkline ma kilka zakrętów i rozdroży. No tak czy siak powinnaś zobaczyć wieżę z kości Kandara. Czy to duża wieża? Nie, ma tylko jakieś 1,5 metra, ale jest zrobiona z kłów potwornego kandara, upolowanego w południowych krainach. Wielki stwór. Tery nogi, duże uszy, długa trąba, szarawa skóra.
Tak, to postrach południowych krain. Wielu dzielnych łowców padło jego ofiarą. Co pan powie? Dobra, co potem? Miń wieżę, podejdź na skraj urwiska i spójrz w dół ty, tępa suko. Człowiek na kołach zbudował swój dom przy ścianie urwiska. Dziwne, że sztormy go jeszcze nie zmyły do morza. Rozumiesz, suko? Mam nadzieję, że to zapamiętam. Krótko mówiąc, mam iść na zachód, dopóki nie dojdę do urwiska, tak? Tak. Można tak powiedzieć. No, bardzo brzydko tam przecinek dodawał. Powiem wam szczerze, a możemy mu dać, a po co? Chyba się wkurzy, że damy bez podpisu. Czy nie miałaś dostarczyć przesyłki człowiekowi na kołach? Tak, tak, rzeczywiście. Więc co, na najgłębszą, najciemniejszą dziurę góry Tyrenei tu robisz? Do roboty i pamiętaj, żeby się podpisał. Dostaliśmy tą mapę. Mapa Sheng, Cheng, Geng, Schubert. To mapa pustkowi i mam ją dostarczyć Brianowi Westhouse'owi, człowiekowi na kołach. Mapa pustkowi. Mam ją dostarczyć Brianowi Westhouse'owi. Dokładnie, nie inaczej. Powiem wam szczerze, że jak pierwszy raz w to grałem i naprawdę jak on zaczął mówić, to ja mówię, to jest jakaś zagadka. Na bank potem będzie trzeba jakoś to zapisać, zapamiętać. Ale to tylko tak złowrogo brzmiało, no zresztą April skwitowała, że wystarczy w sumie iść na zachód, tak, aż do urwiska. Ale nawet tego nie musimy wiedzieć, no bo po prostu na tej mapce, która swoją drogą, nie wiem czy tutaj stanęliśmy chwilę dłużej, jest bardzo fajnie tutaj pokazana cała Markuria. Tutaj jak te domostwa są, wszystko, no i te poszczególne miejsca. Tak jak w Newport mamy sytuację taką, że tam jest to metro i dzięki tego metru podróżujemy, no tu musimy chodzić sami, ale mamy właśnie takie elementy, że tak powiem, które możemy odwiedzić. No a tam z tyłu widać jakieś lasy, tu jakieś góry takie, aż takie dziwne te kształty mają góry. No dobrze, chodźmy do Briana Westhouse. To byłoby niegrzeczne. Faktycznie to byłoby niegrzeczne za komuś wejść do chałupy. Wspaniały widok. U nas za takie miejsce trzeba by zapłacić dziesiątki milionów. Tutaj pewnie można się nim rozkoszować za darmo. Takie czas? Wspaniały widok. Tego miejsca zachody słońca muszą wyglądać bardzo malowniczo. Mężczyzn. To trochę mętny, brązowy płyn. Golnic. Alkohol nie działa na mnie najlepiej. Przez resztę dnia siedziałabym zamroczona, wpatrując się w ocean i... wolę nic nie pić. No dobrze. To pewnie pan Westhouse. Pewno tak, ale zapytajmy. Dzień dobry, pan Westhouse? A niech to, co znowu? A, chyba nie jesteś. Chyba nie przychodzisz od tego łajdaka Seniofa. Przepraszam, ale nie wiem kto... Nie, to mało prawdopodobne. Z tego co wiem, to nie przepada za towarzystwem kobiet. Kim ty u diabła jesteś? Nazywam się April Ryan, proszę pana. Ryan? O, chyba nie pochodzisz z północnych krain. A może jesteś z wybrzeża? Zaraz. Ryan? April Ryan? A niech mnie! Jesteś ze Stark! Na to wygląda. Choć do dzisiaj myślałam, że jestem po prostu z Ziemi. Nie miałam pojęcia, że jest ich dwie. O, zaskakujące, prawda? A niech to. Usiądź, panienko, napijesz się czegoś? Ale se golną. Tutaj się alkohol śmierdzi do nieboskiej potęgi. Magia zanieczyszcza spirytus. Ale trzymam tę butelkę na specjalną okazję. Dziękuję, ale nie przyszłam tu, żeby się napić. Naprawdę? A, rozumiem. To nie jest towarzyska wizyta. Przykro mi. Nie. Nieważne.
I tak przyjemnie jest spotkać kogoś z rodzinnych stron. W czym mogę ci pomóc? No, najpierw dajmy mu tą przesyłkę, no w końcu to nasza praca, co nie? Mam dla pana przesyłkę. Przesyłka? Od kiedy to wasza poczta zaczęła dostarczać paczki do Arkadii? To mapa od sprzedawcy map, z targu. A, dobrze. Czekałem na... Zaraz. Dlaczego pracujesz dla gildii? Czyżbyś planowała zostać w Markurii? Zdecydowanie odradzam. Może Arkadia wygląda na spokojną, sielankową krainę, ale to nieprawda. Można tu stracić życie równie łatwo jak w Stark. A magia potrafi być o wiele bardziej niebezpieczna od pistoletu. Nie mam zamiaru tu zostać, ale musiałam pana odszukać. A sprzedawca map to jedyna osoba, która wiedziała, gdzie pan mieszka. Niestety nie chciał mi tego powiedzieć. Więc postarałam się, żeby mnie zatrudnił, a pan był drugi na liście przesyłek. No tak. Karek. Jego fałszywa lojalność. Będę musiał z nim porozmawiać. Ale dziękuję za mapę. Zbieram mapy. W tym przeklętym mieście nie ma nic innego do roboty. Cortez poradził mi, żebym do pana przyszła. Naprawdę? To ciekawe. A kto to jest Cortez? Pan go nie zna? Wątpię. No na pewno bym zapamiętał. Powiedziałaś Cortez? Chyba nie mówisz o starym Meny Chavezie. Myślałem, że już dawno nie żyje. Ale według wszelkiej logiki... mnie też nie powinno być na tym świecie. Nie wiem, jak ma na imię, ale sam siebie nazywa Cortez. Wysoki gość, tajemniczy i enigmatyczny. Rzadko odpowiada na pytanie. Po prostu tak lub nie. A kopci jak lokomotywa. Poza tym tekstem o lokomotywie wszystko się zgadza. Ten stary drań Meny jeszcze żyje? A niech mnie. Co u niego? Ma się nieźle. Skąd pan go zna? O, razem przeżyliśmy niejedną przygodę. Prawdę mówiąc, to między innymi dzięki niemu wylądowałem w tym miejscu. Ostatnio widzieliśmy się zimą 1934 roku. Ale to prawie 300 lat temu. Tak. Czy to nie zabawne? Założę się, że ten przystojniaczek nie wygląda teraz ani o dzień starzej niż wtedy. No cóż, jeżeli mam przyjąć do wiadomości istnienie magii i dwóch równoległych światów, to dlaczego miałabym nie uwierzyć, że ktoś może żyć 300 lat? O nie, źle mnie zrozumiałaś. Mam tylko 46 lat. Przybyłem tu około 15 lat temu, ale opuściłem Stark w 1934. Pomiędzy światami, tam, gdzie królują sny, czas nie ma znaczenia. Byłem tam dość długo uwięziony. Przez 300 lat? Czas mijał bardzo szybko. Wtedy to nie wyglądało tak źle, ale teraz, kiedy o tym przypomniałaś... 300 lat... To trochę przygnębiające. Jak to się stało, że znalazł się pan w Markurii? Długo by opowiadać. Nie będę cię zanudzał szczegółami, ale powiem tylko, że kiedyś byłem poszukiwaczem przygód. Obietnica dziewiczych, niedotkniętych przez cywilizację krain była bardzo kusząca. Poza tym to była szansa na osiągnięcie uduchowionego stanu umysłu, poznanie magii, karmy. Urodziłem się w 1902 roku w Bostonie. Kiedy miałem 17 lat, wyruszyłem na morze. Spędziłem na nim 3 lata, a potem przez jakiś czas podróżowałem po Europie. We wczesnych latach 30., oczywiście latach 30. XX wieku, znalazłem się w Indiach. Tam spotkałem Maniego i właśnie tam po raz pierwszy usłyszałem o Arkadii. Byłem zadziwiony. Na początku podchodziłem do tego trochę sceptycznie, ale myśl o zupełnie nowych światach, o magii... Oczywiście byłem głupcem, ale kto mógł wiedzieć, gdzie zawiedzie mnie moja ciekawość?
Więc co się stało w Indiach? Szczerze mówiąc, to próbowałem o tym zapomnieć. A gdybym mógł wrócić do tego momentu i przekonać sam siebie, że nie... Ale pewnie i tak bym się nie dał od tego odwieść. Nieznane bardzo nas przyciąga. Wylądowałem w Tybecie. To było w zimie 34 roku. Brnąłem po piersi w śniegu i myślałem, że to już po mnie. Dzięki Bogu, Meny mnie z tego wyciągnął. 3 miesiące spędziłem w klasztorze zanim poszedłem dalej w pustkę. Ktoś, kto nie jest skoczkiem, może przekroczyć podział tylko w jeden sposób. A droga ta nie jest łatwa. Jeśli nie masz nic przeciwko temu, to wolałbym nie mówić już o przeszłości. Wystarczająco dużo już problemów z teraźniejszością. Dobra, nie będziemy już go męczyć, ale przyznacie, że to jest bardzo ciekawe. Tak naprawdę w 34 przeszedł tu, a przecież mamy 2209 zdaje się rok. No dobrze, zacznijmy rozmawiać tutaj o tym, jak wrócić do Stark. Cortez powiedział, żebym pana odszukała, kiedy będę chciała wrócić do domu. Do Stark. A niby dlaczego miałby tak mówić? Nie jestem skoczkiem, ani nie znam się na magii. Przykro mi, ale lepiej zwróć się o pomoc do Rady Kapłanów. Już to zrobiłam. Powiedzieli, że nie mogą nic dla mnie zrobić. Dlaczego mnie to nie zdziwiło? Ci reakcyjni głupcy nie wyciągnęliby nawet ręki, żeby pomóc tonącemu, gdyby to tylko kłóciło się z zasadami ich przeklętej równowagi. Ale dalej nie rozumiem, dlaczego Meny kazał ci przyjść do mnie, kiedy będziesz chciała wrócić do domu. To nie ma sensu. Muszę już iść. Trudno. Ale możesz mnie odwiedzać, kiedy tylko będziesz chciała. Dziękuję panu. Będę o tym pamiętała. No i co teraz? Jesteśmy dość trochę w kropce, no bo co my możemy tu zrobić? Ewentualnie możemy co? A, niech nam się podpisze, o. I po prostu najwyżej co? Spróbujemy zanieść to do sprzedawcy map. Nie wiem, osiądziemy w Markurii, będziemy sobie żyć w Arkadii. Albo coś wykombinujemy, żeby wrócić do Stark, co nie? Proszę to podpisać. To tylko potwierdzenie, że odebrał pan przesyłkę. Oczywiście. No i tak się załatwia, nie jak z tym Horatio Nebewajem. Podpis Briana Westhouse'a. No i mamy, no dobrze, no idziemy, no co możemy zrobić? No tu do chaty. To byłoby niegrzeczne. Chodzi, bo to faktycznie byłoby niegrzeczne. To Brian Westhouse. Przybysz z innego kraju i odwódek. Poczekaj. O? Właśnie sobie coś przypomniałem. To było tak dawno temu, że prawie o tym zapomniałem, ale Meny dał mi kiedyś coś, co może cię zainteresować. Co to jest? To zegarek. Dostałem go od Maniego, kiedy go ostatni raz widziałem. Nie mam pojęcia, po co mi go dał, ale może ty będziesz wiedziała. Czy Many coś o nim mówił? Powiedział, że kiedy serce zegarka znowu zacznie bić, on będzie o tym wiedział. To będzie dla niego jak wiadomość, jak sygnał. Przeklęty zegarek nigdy nie chodził. A w dodatku mechanizm do nakręcania jest zepsuty, więc pewnie cała reszta nie ma zbyt dużej wartości. Możesz go wziąć, jeśli myślisz, że to ci w czymś pomoże. Dziękuję. Stary zegarek kieszonkowy. Nie chodzi. Pokrętło do nakręcania odłamało się i została tylko malutka dziurka. Stary zegarek kieszonkowy. Nie chodzi. Co my możemy zrobić? Spróbujmy, wiecie co, może go nakręcić. Mamy pineskę. Może jakby pineską go nakręcić. Jeżeli ostrożnie włożę pineskę do dziury, tak jak teraz, a potem powoli zakręcę... Podziałało! Zegarek tyka! Udało się! To tunel! Mogę wrócić do domu!
O mój Boże, to tunel! Od 300 lat nie widziałem czegoś takiego. Może wróci pan ze mną, panie Westhouse? Spotkałby się pan ze starym przyjacielem? A mogłoby to się skończyć w opłakany sposób. Zagubiłbym się pomiędzy światami już na zawsze. A poza tym wybudowałem ten dom własnymi rękami. Nie zostawiłbym go tym barbarzyńcom. A co Stark może mi zaoferować? Arkadia jest teraz dla mnie o wiele bardziej przyjazna. Nie, ty idź. Wracaj do domu i nigdy nie daj się skusić na kolejny skok. Dziękuję za pomoc. Pozdrów ode mnie Maniego. Powiedz mu... Powiedz mu, że jest mi tu nieźle i że mu dziękuję. No i wróciliśmy. Cortez? O Boże, to jest prawdziwe. To wszystko prawda. Widziałam. Widziałam inny świat. Arkadię. Albo ogarnia mnie szaleństwo, albo miałeś we wszystkim rację. Miejmy nadzieję, że to drugie, seniorita. Domyślam się, że twoja podróż była udana. Udana? Cały mój świat zawalił się w gruzy, więc nie sądzę, żeby udana było właściwym słowem. To nie ma sensu. Prawdę mówiąc, nie wierzę w magię. Nie musisz wierzyć w słońce, a i tak będzie świeciło, seniorita. Widziałaś prawdę na własne oczy. Nie mogę zrobić nic więcej, żeby cię przekonać. Teraz wszystko zależy od ciebie. Czy mam jakiś wybór? Muszę uwierzyć przynajmniej częściowo, inaczej moje życie nie miałoby sensu. Jesteś prawdziwą sceptyczką, April. To dobrze. Potrzebujemy ludzi takich jak ty, którzy są przeciwwagą dla beznadziejnych romantyków. Takich jak ja. Co teraz będzie? Minstrum powiedział ci o równowadze? O Stark i Arkadii? Mężczyzna o imieniu Tobias. Nazywano go Westrum, chyba. Westrum Tobias. Ach, więc Tobias został Westrum. Dobrze. Jak tylko go spotkałem lata temu, wiedziałem, że daleko zajdzie. Był wtedy tylko Istrum, uczniem równowagi, ale był bystry i zaradny. Więc wiesz, o co chodzi z równowagą. Tobias powiedział mi, że zabrakło strażnika i równowaga jest zagrożona. Powiedział, że to sprowadzi chaos na oba światy. To już się zaczyna. Dowodem są twoje koszmary. Ty wyczuwasz chaos najsilniej. Ale inni ludzie też zaczynają zauważać, że coś się dzieje. Tak jak wczoraj wieczorem. Co wczoraj wieczorem? To, co widziałaś. Tym razem nie byłaś sama. Inni też to widzieli. To już nie koszmary. To zdarzyło się na jawie. Pierwsza oznaka szkód, jakie może wyrządzić chaos. Podział się załamuje. Jeszcze za wcześnie na połączenie obu światów. To miałoby katastrofalne skutki. Może faktycznie spytajmy, kim naprawdę jest Cortez, no bo zazwyczaj ludzie nie żyją po 300 lat, co nie? Kim naprawdę jesteś, Cortez? Słucham? Znają cię w Arkadii. Tobias nie znał twojego prawdziwego nazwiska, ale znał ciebie. A pan Westhouse znał cię jako Chaveza, tyle że kilkaset lat temu. Ach, więc poznałaś moje tajemnice. Nie powiedziałabym. Dla mnie nadal jesteś tajemniczy. Nawet bardziej. To dobrze. Nie pozbawiajmy się tajemnicy. Nudno byłoby wiedzieć wszystko, znać całą prawdę. Nie ma w tym magii. Magia nie polega na wiedzy. Magia to nieprzerwana ciekawość świata. Ja wolałabym poznać prawdę, po prostu żeby cię poznać. Bo szczerze mówiąc, nie mam nic złego na myśli. Przerażasz mnie, Cortez. Boję się ciebie. Nie tylko ty, seniorita. Ale na razie muszę pozostać tajemniczy. Są sprawy... Sprawy... O których nawet ty nie powinnaś jeszcze wiedzieć. Rany, dzięki. Naprawdę mi pomogłeś. Przepraszam. Może później, kiedy będziemy wiedzieli, co przyniesie przyszłość, zdradzę ci więcej. Si... Myślę, że mogę ci to obiecać, seniorita Ryan. Później. A na razie musimy porozmawiać o istotniejszych sprawach. Pomogłeś mi wcześniej, prawda? W skoku? Si.
Masz w sobie ogromną moc. Na razie jednak muszę ci pomagać, aż nauczysz się dzięki niej samodzielnie przywoływać sny. Sny? Tak. Podróż między światami zawsze prowadzi przez krainę snów. To jedyna droga. Jesteś w stanie sama otworzyć tunel. Ale pamiętaj, nie zawsze ci się to uda. Co przez to rozumiesz? Moc, magia jest w tobie. Kiedy śnisz, czasami otwierasz portal, nawet o tym nie wiedząc. Jednak na jawie jest już trudniej. Nauczysz się to robić, ale musisz poćwiczyć. Myślę, że nie chcę tego robić. Musisz. Od tego zależy los światów. Więc co mam robić? Musimy działać razem, April. Ani ja nie poradzę sobie sam, ani ty. Ale co właściwie musimy zrobić? Cztery rzeczy. Musimy odnaleźć zaginionego strażnika. Musimy odnaleźć bramę do jego królestwa i dysk, który jest kluczem do jego wieży. I musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby zmylić i pokonać awangardę. To trochę dużo pracy, co nie? Co zrobimy, żeby znaleźć strażnika? W chwili, kiedy opuścił tron i porzucił królestwo, wkroczył do naszego świata. Do tego świata. Stark. Tutaj się urodził, więc tutaj musi powrócić. Ale może być wszędzie, racja? To miasto ma moc, April. Nie magię, ale jej przeciwieństwo. Przyciąga do siebie ludzi, jak płomień przyciąga tmy. Tutaj znajdują się wszystkie elementy układanki. Ty, ja, awangarda, strażnik. Na pewno tutaj jest, ale nie wiem dokładnie gdzie. Może awangarda wie. Myślę, że mogli go złapać. Jeśli go złapali, to jak go uwolnimy? I do czego jest im on potrzebny? Do czego nam jest potrzebny? Opuścił swoje królestwo, ale jest ostatnim strażnikiem i tylko on może otworzyć dla następcy wrota do swojej krainy. Awangarda wie o tym, ale nie wiedzą, na razie, jak się tam dostać. Kto może coś wiedzieć o bramie do krainy strażnika? Tego nie potrafię ci powiedzieć. Ale wiedzę o bramie posiada ktoś tutaj w Stark. Musisz udać się do Arkadii, przestudiować księgi, porozmawiać z Minstrum i wszystkimi, którzy mogą coś wiedzieć. Ale nie teraz. Najpierw dokończymy nasze zadanie tutaj. Gdzie jest klucz do krainy strażnika? W Arkadii. Klucz składa się z dwóch części. Jedną z nich jest sam dysk, a drugą cztery klejnoty. Oczy smoka. Dzięki nim dysk nabiera mocy równowagi. Gdzie jest dysk? Dysk pozostawiono 10 tysięcy lat temu pod opieką wartownika. Na początku trzymano go na widoku, ale po tym, jak próbowano go ukraść, został ukryty. Oni będą wiedzieć, gdzie jest. Zapytaj Tobiasa. Westrum Tobiasa. Gdzie są cztery klejnoty? Ach, oczy smoków. Są w posiadaniu smoków. Dwóch w Arkadii i dwóch w Stark. Białego smoka i starego smoka musisz znaleźć sama. Z pozostałymi pomogę ci. Jak pokonamy awangardę? Awangarda jest silna i staje się coraz silniejsza. Nawet w Arkadii zdobywają przyczółek. A skoro Tyren jest na wolności, przyszłość wygląda dość ponuro. Skąd wiesz tak wiele o tym, co się dzieje w Arkadii? Słyszę głosy, seniorita. Głosy, którym ufam. Mówisz, że awangarda jest tutaj silna. Jak to możliwe, że o nich nie słyszałam? Nie używają tutaj tej nazwy. Słyszałaś kiedyś o kościele Wolteka? Jasne, oni... Och, to właśnie awangarda? Si. Więc są bardzo potężni. Ale dlaczego tutaj przybrali inną nazwę? W Arkadii nie ukrywają swojej filozofii. Twierdzą, że należy zniszczyć równowagę, by, jak to mówią, przywrócić rodzajowi ludzkiemu chwałę przeszłości. Tutaj nie mogą otwarcie tego głosić, więc powoli, ale skutecznie zatruwają i niszczą społeczeństwo, kryjąc się za znakiem New Age.
Stworzyli finansowe imperium, zdolne równać się z rządami państw. Mają tak dużo pieniędzy? Awangarda włada międzynarodowymi korporacjami. Mają całe planety, April, własne armie. Jeśli zniszczą równowagę, będą mieli wszystko. Zawładną obydwoma światami. Więc w zasadzie nie mamy szans przeciw takiemu wrogowi. Jeśli powstrzymamy siły chaosu i zapewnimy ciągłość roli strażnika równowagi, wtedy przegrają. Jak mamy powstrzymać ten chaos, o którym cały czas mówisz? Ty jesteś kluczem do sukcesu, April. Masz moc otwierania tunelu, ale to nie wszystko. Jesteś dzieckiem równowagi i... Nie. To musi jeszcze poczekać. Samym swoim istnieniem powstrzymujesz chaos. Bez ciebie wydarzenia ostatniej nocy mogłyby skończyć się znacznie gorzej. Ten mały wyłom mógłby się utrwalić. Ja nic nie zrobiłam. Więc wyobraź sobie, jaką moc może mieć twoje świadome działanie. Zaufaj mi, seniorita. Walka z chaosem jest dla ciebie instynktowna. Zobaczysz to wyraźnie i będziesz wiedziała, co zrobić. Najbardziej jesteś potrzebna w Arkadii, bo tam chaos jest częścią rzeczywistości. Fala powodziowa najpierw uderzy tam. I jeśli jej nie powstrzymamy, zanim uderzy w Stark, nie będziemy mieli najmniejszych szans. Musisz udać się do Arkadii, ale dopiero, gdy uporamy się z naszym zadaniem tutaj. Dobrze, więc to wszystko? Załatwić awangardę, znaleźć strażnika, a poza tym dysk mający 10 tysięcy lat i 4 klejnoty smoczego oka. Ha, i jeszcze jedno, April. Musisz po drodze uporać się z fizyczną manifestacją chaosu, bo to jest twoje przeznaczenie. To niemożliwe, Cortez. Nie mogę tego zrobić, mam 18 lat, jestem artystką. Nie, nawet nie, jestem nikim. Nie możesz złożyć tej odpowiedzialności na moich barkach. Nie udźwignę tak wiele. Pomogę ci, April. Inni też pomogą. Nie jesteś sama. Ale czuję się bardzo samotna. I nikomu nie mogę powiedzieć... Cześć, jak leci, jestem wybrana. Możesz pomóc mi zbawić świat przed złem i chaosem? Nie ma żadnych wybranych. Są tylko ci, którzy coś robią i ci, którzy siedzą z założonymi rękami. Wybór należy do ciebie. Nie mam żadnych magicznych mocy. To prawda, ale wciąż masz wybór. Proroctwa nigdy nie determinują czynów pojedynczego człowieka. Wybierasz jedną z wielu możliwych dróg. Chociaż czasem drogę blokują okoliczności, na które nie mamy wpływu. Świat zależy od ciebie, ale nie zostałaś wybrana. Sama wybierasz, kim jesteś i kim zostaniesz. A co będzie, jeśli wybiorę nie, nie ma mowy? Nie jestem wróżbitą ani Venarem. Co się stanie? Coś innego. Tylko tyle mogę ci powiedzieć. Coś innego. Wiem jedno. Jeśli nie zgodzisz się nam pomóc, będzie nam bardzo ciężko. Ale ja nie mogę tego zrobić. Nie jestem tym, kim myślisz. Nie jestem twoim zbawcą, nie mam żadnych magicznych mocy. Jestem tylko dziewczyną, jestem po prostu sobą. Wybór należy do ciebie, April. Jak zwykle, wybór należy do ciebie. Nie mam zbyt wielkiego wyboru. Może i nie, ale i tak sama musisz podjąć decyzję. Więc mój wybór musi brzmieć tak, uratujmy świat. Gdzie zaczynamy? Tutaj, w Newport. Musimy dowiedzieć się czegoś o awangardzie. Gdzie mają swoją kwaterę główną? Czy trzymają w niewoli strażnika? Jakie są ich słabe punkty? Gdy już się tego dowiemy, musisz udać się do Arkadii. Ja nie mogę, bo mam tutaj kilka spraw do załatwienia. Jasne. Tylko gdzie do diabła mam się czegoś dowiedzieć o awangardzie? W bibliotece? W sieci? Cenne informacje niełatwo znaleźć. Pamiętasz obraz, który ci wczoraj pokazałem? Pewnie. Malarz, chłopak o imieniu Warren. Opowiadałem ci o nim, prawda? Warren jest zaangażowany w wiele spraw, które nie są do końca legalne. Ma kontakty. Może naprowadzić nas na ślad. Dobrze. Gdzie go można znaleźć? Mój przyjaciel, ojciec Raoul, z katedry na Hope Street, ostatnio się z nim kontaktował. Jego zapytaj.
Zaraz, powiedziałeś Hope Street? Si. To najniebezpieczniejsza część Newport? Naprawdę? Nie jestem na bieżąco. Pamiętam Hope Street z czasów, gdy ją zbudowano. Wtedy to była miła okolica. To musiało być bardzo dawno temu. Mimo to na pewno nic ci nie grozi. Jesteś przecież dziewczyną. Szanujący się dżentelmen nigdy nie skrzywdzi dziewczyny. Właśnie tych szanujących się dżentelmenów obawiam się najbardziej. Ale poradzę sobie. Ojciec Raoul, tak? W katedrze na Hope Street? Tak. Wskaże ci właściwą drogę i pomoże znaleźć Warrena Hughesa. Jutro wieczorem, jak już się z tym uporasz, musimy się spotkać. W katedrze. Ja też chcę porozmawiać z Raoulem. Okej. Więc taki mamy plan? Dziś wieczorem baw się dobrze. Kto wie, co przyniesie przyszłość. Dobranoc. No to... Przepraszam. No to faktycznie mieliśmy tutaj zaszczyt kolejnych informacji. O, już April sobie poszła sama. Kurczę, tam został posterunkowy Guybrush. Nie wzięłaś go. Ej, April, zostawiłeś swoją zabawkę tam. Nieładnie, niedobrze. No dobrze, niech sobie tam czeka i niech sobie pilnuje. Dobrze. My już na dzisiaj kończymy długi trochę ten odcinek, bo faktycznie tutaj Cortez się na końcu trochę rozgadał, ale przynajmniej nam powiedział, co mamy zrobić. Bo jest tego bardzo dużo. Myślę, że jest tego na tyle dużo, że starczy nam na całą grę. Albo i więcej. Naprawdę dużo do zrobienia. Dysk, klejnoty smoka, zniszczyć awangardę, znaleźć strażnika, znaleźć krainę strażnika, znaleźć nowego strażnika. Dobra. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, za to, że byliście tutaj ze mną, że gramy sobie razem w April. Za chwilę będziemy mieli trzeci rozdział, no i będziemy jechać dalej, ale na dziś już faktycznie kończymy. Zachęcam jeszcze tylko do zostawienia łapeczki w górę, napisania jakiś fajny komentarz pod filmem i bardzo dziękuję, że zostałeś, wytrzymaliście tak długo, bo dzisiaj faktycznie długi ten film nam wyszedł. No i jeżeli jeszcze tego nie robisz, to kliknij tam ten czerwony przycisk, subskrypcję, kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Dobra, ja jeszcze raz serdecznie dziękuję za oglądanie, no i do zobaczenia. Cześć!